Laboratorium Czasu, czyli najgłębsze zakamarki historii. Wszyscy starsi i w średnim wieku pamiętamy filmy z czołgami na ulicach Santiago de Chile. Atak na Pałac Prezydencki, śmierć prezydenta, aresztowania, obozy pracy, skrytobójcze mordy. A zaczęło się 3 listopada 1970 roku. Paweł Wieczorkiewicz. Mawiam zawsze państwu w tych krótkich naszych spotkaniach, że historia nie jest sprawiedliwa, polityka nie jest sprawiedliwa. Mamy oto ulubieńca, do dzisiaj sztandar liberałów, sztandar lewicy, Salvatore Allende, wybranego legalnie prezydenta Chile w 1970 roku. Nie komunista, socjalista. Socjalista jednak, który odwołał się do koncepcji znanej z lat 30. frontów ludowych. Przystąpił do walki o władzę z poparciem dość silnej chilijskiej partii komunistycznej. De facto stał się tej partii komunistycznej zakładnikiem, bowiem komuniści byli najsilniejszą siłą polityczną w momencie, kiedy objął rządy i zaczął realizować program tej partii, program obłędny. Program nacjonalizacji, program, który doprowadził kwitnący kraj Chile w ciągu pół roku do absolutnego upadku, do klęski ekonomicznej. Rozpoczął też szykanowanie przeciwników politycznych. To samo było w Hiszpanii w roku 1935, kiedy Front Ludowy wygrał. To samo było wszędzie, gdy komuniści legalną drogą dochodzili do władzy. W efekcie zły chłopiec, jakby powiedzieli Amerykanie, dla liberałów generał Pinochet zdecydował się na zamach stanu. Pinochet ocalił Chile. Ocalił najbardziej brutalnymi środkami, ale wojny domowej nie prowadzi się inaczej. Dla każdego myślącego, rozsądnego komentatora, polityka, a dzisiaj już historyka, bohaterem jest Pinochet, a nie Allende. Allende był biednym, nieszczęśliwym, wykorzystanym człowiekiem, który służył złej sprawie. Pinochet służył sprawie dobrej w sposób bardzo brutalny. Nie mógł inaczej, ale bohaterem do dzisiaj w podręcznikach szkolnych, w prasie, w mediach, w encyklopediach został Allende.